Witam serdecznie. Witam po małej przerwie. Dzisiaj taki brzydki dzień, jak to nagrywam, deszczowy, więc fajnie się gra. Skończyliśmy tutaj poprzedni odcinek na wyspie Chaos. Realizując tą warownię i eliminując szefa tej wyspy, jakby tak powiedzieć. Przywódcę polis pokonany. To nam się wyświetla. Na razie tu nie mamy co więcej do zrobienia. Już tutaj są jakieś rzeczy, warownie tego wszystkiego, ale jedną rzeczą to sobie później ewentualnie przyłożymy. I tak mówiłem, chciałem przepłynąć tą całą ten, bo mamy takie jedno zadanie, że to jest długie płynięcie, a nie chcę już tego nagrywać, bo nagrania z odkrywaniem tych wszystkich wysp właśnie tam się przydały, dlatego że nie musimy teraz już tu płynąć, tak to poprzednio, jakbyśmy tak wątek szli, bo dopiero byśmy mogli płynąć, żeby odkryć tego wszystkiego. Mamy odkryte, więc ja sobie myślę, nie będzie, ja co sobie zrobię później. Zrobimy sobie tutaj zadanie, które się nazywa Kłopoty w raju, czyli mamy popłynąć na wyspę Mykonos, odpowiadając na rozpaczliwe wezwania rebeliantów i pomóc im w rzuceniu ateńskiego jarzma. Musimy najpierw jednak znaleźć Kyrę, przywódcę buntowników. No i tak myślę, że tam się przeniesiemy po prostu, bo mamy, cały czas tym mieszam tą mapami, bo mamy możliwość po prostu szybkiego przemieszczenia się dzięki temu, że wcześniej żeśmy to wszystko robili i jesteśmy. A taki w jakiś inny dzień, co nie będzie mi się chciało grać dla publiczności, czyli po prostu są takie dni, że nie chce się, albo nie może, bo na przykład nie mogę mówić, i tak mniej mówię niż normalnie, chociaż tylko te wstępy i zakończenia są takie, bo mnie trochę gardełko jeszcze boli. No niestety, bez antybiotyków to się dosyć długo goi i leczy. Już tych listków do ssania poszło, witaminek i innych rzeczy, a cały czas gdzieś tam przy dłuższym tym takie drapanie czuję. No, ale to tak na marginesie, bo nie będziemy się rozczulać, co nas boli albo gdzie. Gdzie my tu skoczymy tak wysoko? No dobra, skoczyć gdzieś musimy. Dobra, jesteśmy tutaj i mamy zejść gdzieś tam, poszukać tej przywódczyni. No to dobra, idziemy. Poszukajmy jej. Tawerna. Odkryliśmy tawernę. Tak, pięknie. Let's hope no one notices me here. Kilometrów to już niedaleko. To pójdźmy spokojnie, bez jakichś dodatkowych atrakcji w postaci skoków. Nie kradniemy. Jesteśmy tu gośćmi. Jeszcze. Znaczek nam pokazuje, że mam jakieś tu zadanie niedokończone, czyli ktoś tu chce przypłynąć. Jakbyśmy wezwali ten statek tutaj i Kyra by była na miejscu. No, zaczekajcie, może taki patent zrobimy, że wezwiemy statek. To jest miejsce do wzywania statków? Coś tak nie wydaje mi się. Tak, jest. I Kyra dotrze w tym momencie. I będzie mieć... Popatrzcie się, nie trzeba płynąć, no. Wezwy adres. You've more than made up for killing my abductors, Mistios. Thank you. Try to stay out of trouble, all right? I'll consider it. Put my coins to good use and wish me luck. Good luck. No i cóż, bezkoptowa zakończona. No popatrzcie, nie pomyślałem o tym, że wystarczy. Jednak to jest to, że dzięki temu, że wcześniej żeśmy to odkryli, nie trzeba było płynąć. Tylko przeskoczyć, żeby okręt przypłynął tutaj. Dobra. Ah, the Thelos Islands. Two sides of the same coin.
Philos, sacred birthplace of Artemis and Apollo, and Mykonos, where people do everything that's forbidden on Delos. Read me the note again. Eagle-bearing Mystios. That's you. Otharkis, cruel leader of Delos Islands, takes money from our pockets and food from our mouths, all to feed his Insatiable. Yes! His insatiable thirst for power. Otharkis is one of them, Barnabas. The ones hunting my family. Keep reading. We are a modest but fierce group of rebels who'd pay you handsomely to help us overthrow our vile oppressor. I pray the winds guide you swiftly to our shores, Mystios. Our people are dying. Signed, Kira. I should go. There's work to be done. Gods forbid we enjoy a single moment on this glorious beach! Does the note say where Kira is? There are two locations marked. A camp along the northwestern coast, and a hideout that looks like it's underneath the city. Odarki sounds like a cruel man. He's worse! I once heard a family was late in paying their dues to the gods. Otharkis sent his men to their farm and took the young ones from their beds. When their mater and pater woke up to feed the animals, they discovered the animals were already feeding on the corpses of their sons. The sooner I send this monster to Hades, the better. Even Hades would shudder in his presence. This place seems nice. This island has a giant history, my friend. We don't have time, Barnabas. I meant Mykonos literally has a history involving giants. Apollo was once friends with Hyperboreans from the snowy north, until one day they sent two maidens and five of their men to Delos with offerings for the son of Zeus. They were never seen again. And Mykonos? The island itself was built from the corpses of giants slain by the legendary Heracles. It's time I met with this Kira. I'll have the ship ready in case we need any immediate departures. That was Cephalonia, and that was mostly your fault. Haha! Here, Alexios. Here, Barnabas. No i dobra, musimy poszukać, gdzie. ...300 metrów biegać trochę daleko, ale tu są kręte uliczki, wąskie. To może jednak przebiegnijmy się. Mykonos is a lot busier than Cephalonia. Marcos would like it here. Gdzie to jaskinia? Tu pod nami. There's the rebel hideout. Seems like a good place for a hideout. Thank you.
looking for the one called Kira. I've come in response to a call for help. You missed. Are you here to spy, Athenian? Or maybe you are Athena herself, dressed in a dirty disguise? I came to help a fierce group of rebels, but I show up and you're all drunk. Podarkis and his men have been hunting and killing us without mercy. No, zobaczymy teraz sobie scenę gry. His spies are everywhere. No, mordeczka ma nieciekawo. He won't rest until all who oppose him are dead. We are all that's left of the resistance. This is the first night we aren't fighting for our lives. And it could be our last. And suddenly, you show up. This is why I'm here. It's your symbol, right? You're the Mystios who bears the Eagle of Zeus. My apologies. These are dangerous times for anyone waging war against the Athenian Empire and the Delian League. I am Kira. I thought Delos was the heart of the Deliagi League. Athens' pride and joy. We were, until Athens took the League's treasury away from Delos. Why? So they could build a statue of Athena mocking Apollo. The people pleaded with Podarkis not to trust Athens with the treasury, but his thirst for power made him deaf to his people. Your note mentions Podarkis. I'm going to find him. His house is on the coast, north of Mykonos City, but he's heavily guarded. We've never been able to get close enough without taking heavy casualties. This is why I sent for you. If things are so miserable, why doesn't Delos abandon the League? Podarkis sends Athenian soldiers to collect money from us all. The moment that stops, Athenian ships will burn our islands to the ground. I came here to help you deal with one man, not go to war. Which is why I sent word of a rebellion to the mighty Alexios, and Sparta too. Podarkis discovered the other cap and sent Athenian soldiers to attack. Malacca! You and your rebels are too drunk to fight. Leave the soldiers to me. If you think I'm going to miss a chance to kill Athenians, you're the one who's drunk. No, zaraz, bo coś miałem tu znaleźć. Ostrakon miałem znaleźć. O to chodziło, żeby potem tutaj nie wracać. Jakaś wskazówka znowu, ale tawerna żeśmy odkryli, to że niby na tawernie, w tawernie się dzieje, czyli gdzieś. Thank you.
did Sparta answer your call for help? A Polemarchos named Thaletas and a handful of Spartans landed on Mykonos, not long before you. It's their camp we're headed to, isn't it? Thaletas needs our help now, though he'd never admit it. Sounds Spartan, all right. Czyżbyśmy znowu bierali udział w jakiejś bitwie ogólnej? Sparta starożytna, ale już są tutaj niestety ruiny tej Sparty. O, umocniony jest. Byłoby dobrze, żeby... Przeszkadzał mi ten gościu, po prostu myślałem, nie patrzyłem na swoje poziomy tutaj tego wszystkiego, bo tak ładnie schodziło, jednak trzeba uważać, bo zasłonięty byłem nie za bardzo nieprzygotowany. No taka wpadka znowu desynchronizacja, no to jest właśnie to. Got the blood pumping. I should talk to this Spartan. Ah, you fought well, Kira. You too, Spartan? I was, but that was a long time ago. Spartan blood is eternal, stranger. What's your name? This is Alexios, the one I told you about. They call me Thaletas. I was Polemarchos to the Spartans here. Was? Our ship was sunk. Our generals killed. There are only a few of us left. Soldiers die. It's what they do. And we will mourn them later. She's right. We shouldn't be standing here, drenched in Athenian blood. We'll be safe in the hideout. Let's talk there. Will you come to the hideout now, or meet us there later? There's no time to waste. We'll go to the hideout now.
Idziemy, bo zadanie mamy zrobić, nie będziemy kluczyć gdzieś. Zróbmy to zadanie, a potem popatrzymy co dalej. Może coś na wyspie jeszcze ciekawego będzie do zrobienia. Mamy już ponad 50% stanu gry. How long till Podarkis finds us? We're right under his nose. His nose is so high in the air, he couldn't find the statue of Artemis Agrotera if he was standing on her head. We know where he lives. I say we knock down his door and run our spears through his face. That's a terrible plan. The Spartan phalanx is impenetrable in a ground assault. Not when there's only 12 of you. You think with your heart. That's what I like about you. But you're a general to those men now. You need to think with your head. All you do is hide in caves and lurk in shadows. We didn't come here to hide. We came here to fight. And we will. But right now we're outnumbered. We must be strategic. Alexios, what do you think we should do? Kira's right. Taking them head on would be suicide. Sailing here was suicide. Right now, my men are on the beach. That's where I'll be. Thaletas, don't! If you decide you actually want to win this rebellion, come find me. Ugh, Spartans. Don't mind him. He'll be fine after he kicks something. But I'm glad you agree with me, Alexios. Meet me at the Temple of Artemis. There we can discuss how to take down Podarkis. Oh, this is going to be a long rebellion. Myślę sobie, że najlepiej to by było chyba... No fajnie, przyjęto kilka zadań. Jeszcze nie zaczęliśmy w ogóle gry. Na tej wyspie oczywiście mówię. Oprócz jednej jakiejś potyczki. Myślę, że pójdziemy... O! Musimy spłacić jakiegoś gościa. Ale mapa mi potrzebna jest w innym części, do innej sprawy. O. Mamy tutaj... Dom przywódcy. On, ten przywódca jest tutaj, ale też jest tutaj warownia. Podejrzewam, że w warowni powinno być zapasy. Jak załatwimy warownię, to troszeczkę mu zmniejszymy to wszystko, bo tam jest na razie za dużo. Ja myślę, że pójdziemy na warownię. Jakoś ostatnio cały czas nam te warownie wchodzą w krew. Cały czas tylko robimy. I dobrze. Zbieramy kasy, bo może być potrzebne. A nawet daleko nie trzeba iść. Bo już jest z zasięgu wzroku. Ale jest duża. No nic. Trening czyni mistrza, jak to mówili kiedyś i chyba mówią do dnia dzisiejszego. Więc jeżeli natomiast robimy takie akcje raz za razem, to więc chyba powinno nam już to wejść pomału w krew. O, mamy gościa do załatwienia już od razu od ręki. They'll be on high alert here. No nie za bardzo. Dobrze, że się nie rozpędziliśmy na niego. To jest dom od razu? Nie. Ale jest skarb. Dobrze, dobrze. Jest skarb polis. To jest bardzo dobrze. A tam jest ten dom. Jeszcze jedną rzeczą mam, ale to zrobimy najpierw to, a potem pójdziemy, bo mamy 26 poziom. Byłoby dobrze sobie troszeczkę podnieść poziom broni. Może wtedy byłoby lepiej się walczyło generalnie. Ta strona od morza jest taka mniej pilnowana, gdyby powiedzieć. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie. Dwóch kapitanów, no trochę jest, jest trochę. Zobaczmy, jak my z uzbrojeniem stoimy. Ekwipunek.
23, no to już jest troszeczkę bardzo kiepsko. Dwanaście więcej. Dobra, a inne rzeczy? Mamy w cholerę do sprzedania rzeczy przede wszystkim, od tego trzeba zacząć. Nie jest tak źle, 25. Broń mamy na dobrym, o jeden poziom niżej to nie jest tak źle. Możemy sobie buciki zmienić, będziemy mieć trochę lepiej. No i hełm by się przydał lepszy. Może być taka maska. Co tu jeszcze się wyświetla nam? Jakaś tabliczka. Młotem nie będziemy walczyć, ten młot, no ale się nie da sprzedać. To sobie włóżmy. A, zdolności mamy jakieś. O, jedną zdolność. No i dobrze, to możemy sobie, bo my tu z tego często korzystamy, będzie trochę lepiej. Nie wymaga adrenaliny. Możemy sobie to robić. Mocni są trochę. Trochę zbyt bardzo. Bym powiedział. Koziołek. Dobra, idziemy od tyłu. Co to było? Aha, to że niewidocznie jesteśmy. Kto to jest? Daleko. Na dwóch ich jest tutaj. No, tak nie tak. Jednego żerek nie wszystkich nie dostrzegł. Lekko zbrojny. Tutaj śpi, tu chodzą. Dobra. To be careful not to get spotted.
poszedł tam do tego śpiącego, no niestety. Wyjdź stąd! No bez jaj, no nie mogę wejść w ten. Niech powalczą. Któryś w końcu wygra. Czy się dwóch wrogów pozbyli? Wy jakieś. Na razie nie podnoszę alarmu, chociaż ich tutaj troszkę leje, ale to jest na przed wejściu. No tu są.
dziwna ta akcja taka, powiem szczerze, ale jak już ją robię, to robię. Cały czas ktoś mnie dostrzega. Nie mamy do zrobienia. Wyjdź, no, stanie w tym miejscu i to jest takie coś, że... No popatrz. Nie wyjdę. Looks like you died quickly. No i nieźle. Gdzieś musimy się na chwilę skitrać, jak to mówią. Czyli musimy na chwilę wyjść poza obręb. Bo trzeba byłoby zapisać stan. I ja muszę sobie podejrzeć. Na szczycie. Tak to się nazywa? Dobra, i zobaczmy, co tutaj mamy dalej. No, generalnie tośmy przed zrobili całą akcję na przedmurzu, a jeszcze nie wyszliśmy do właściwej twierdzy. Okej, możemy teraz z tamtego rogu zaatakować, powiedzmy sobie szczerze. Schody donikąd. A, po balach nie, chyba nie wejdziemy. No też kto wie, są wiązania to może. To jest właśnie to. Chcesz iść inaczej, to będzie ci skakać. Jeszcze to sterowanie takie w tych grach jest mało. O, idzie gościu. Oj, 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 oj. Gdzie jest to? Stanie na tą pochodnią i stoję. Okej, chyba nic więcej nie ma. Jak już wszyscy wiedzą, preferuję styl walki taki jak do tej pory, czyli powolutku, ale po cichu, po cichu. W ostateczności, kiedy potrzeba, to...
This fort has seen better days. They should have spent some of that silver on upkeep. Jeszcze to powinno być automatem, to wszystko jest troszeczkę. The Athenians won't like that. No i znowu to samo. Chcę iść, a nie mogę. Bogate miasto. Cały czas coś znajdujemy. Musimy stąd nieźle zarobić. Dobra, ale byśmy sobie może poszli coś zapisać. O, mamy następnego wojownika. Zapisać da. Było, żeśmy ten skarb poli zdobyli, nie chce mi się go po prostu... No wiecie, o co chodzi. Mam nieraz wpadki jakieś takie głupie, bo tak to można nazwać i... Tam jest jakiś gościu. Jednej rzeczy nie zrobiliśmy, nie? No. Musimy założyć pułapkę. Gdzie to jest tam? Jak się tam dostaniemy? Spróbujemy tędy. O, ktoś tam jest. Kucni. Ta reakcja. To jest tak powolna momentami.
Co tu przyjdę, to tu zawsze jest kasa. Wyżej. No, nie mogę wejść. No, dopiero po chwili. Nie tu. Przeskoczyć tylko miałeś. Iść tutaj. Właśnie to jest to. Taki załom, jakaś rzecz i już nie wiesz, jak się zachować. Dobra, jeszcze mamy dwóch takich, czy trzech bonzów do zabicia, to więc... Lokacja nam idzie ładnie. Ale to jest dzisiaj ostatnia moja gierka. Znaczy, przynajmniej na razie. Idę potem na imieniny. Nie, urodziny, przepraszam, źle powiedziałem. Na urodziny do jednej z moich dziewczyn. O, jeszcze tam trzech jest takich. Ile trzech tych, czyli sześciu. No trochu ich jest. Najlepiej by było ich pojedynczo robić, ale coś nie chcą. No, gdzie to jest tam na dole? Coś się schowało. Dobra, ale to za chwilę. Najpierw to zróbmy. To co najważniejsze, pozabijajmy ich. Tych trzech by się przydało tamtych załatwić na początek, a dopiero potem tą resztę. I to jest chyba ten silny. Nie wiem, bo kiepskie znaczenie jest. Nie wiadomo, który jest który. Tamten jest taki samotny teraz będzie, oddzielony. Jakby tam po cichu przeszedł.
końca po cichu to by było. Oni noszą tych. Czas na pierdoły. Którego pierwszego? Tamten tak daleko poszedł. Ten jest na widoku, będzie widział wszystko. Byłoby dobrze. Tam tego z boku. Nie zdążę. Do blisko siebie są. Pójdzie tam, to tam go załatwimy. Widzicie, jak to cały czas trzeba kombinować, żeby zrobić dobrze. Gdzie ten tygrys był, żeby go wypuścić? Gdzieś na jakimś innym podwórku, nie ma go tutaj. Był tutaj, to by było dobrze. Tamten poszedł osobno, ten poszedł osobno. Dobrze mi za tamto. Byka. Ah!
Dobra, został tylko tamten jeden, ale specjalnie nie mamy z czym go jak zaatakować. Schował nam się w tym, tak? Zejdźmy. Tutaj mamy coś, by nam nie podszukał jakichś rzeczy. O. Nie będziemy się z nim bawić ci babkę, tylko trzeba go załatwić. Nie ma czasu na pierdoły. Trzeba lokację skończyć. Nie no, on mi jest niepotrzebny. Puść go. Dobra, skończmy tą lokację. Czyli coś tu w środku musi być. Pięknie, ale nam to trochę zajęło, powiedzmy sobie szczerze. Jednak są pewne wymagania co do tego, żeby to zrobić dobrze. O. I tym sposobem żeśmy to wszystko skończyli. Czyli mamy kolejną warownię, ale też już się kończy nam. No i popatrzcie, zaraz wejdę gdzieś tam, nie ma wyjścia, tak jakby człowiek chciał zaraz pobiec dalej, tylko gdzieś zahaczy. No nie, po co? Wychodzimy stąd. Warownia została zrobiona. No coś tu ma do wzięcia z tego wszystkiego. Teraz najlepiej pójdziemy sobie do kowala. Kowal jest tam. Już tu musi być jakieś wyjście. Z tamtej strony było wejście, no to z tej strony powinno być jakieś wyjście. O. I tutaj jak wyjdziemy z warowni, jeszcze przy okazji zbieramy sobie gałązki oliwne po to, żebyśmy mieli możliwość. Nie, atakować nie będziemy, bo wiemy co mamy zrobić. Trzeba zniszczyć tego klienta, żeśmy go troszeczkę poobijali dzięki temu, żeśmy tą warownię zrobili. Jeszcze popatrzymy, czy można coś dodatkowo zrobić, żeby go osłabić. I tak, i tutaj koło tego kowala sobie zakończymy. Minęła godzina, nie będziemy przedłużać. Jak coś, zapraszam na kolejne. Jak coś, oj, takie powiedzenie. Zapraszam na kolejne moje odcinki. Chciałem powiedzieć, jak coś, i to może jeszcze dzisiaj wieczorem pogram, bo bardzo mi się fajnie w to gra, bardzo lubię. I chciałbym nabić licznik dalej.
ale to zobaczymy. Jak coś, to spotkamy się jutro. Nie, jutro nie. Jutro będziemy robić Red Dead Redemption 2, czyli Western. Dopiero w poniedziałek. Mamy sobotę, będziemy dopiero w poniedziałek grali dalszą część. No chyba, że się plany pozmieniają. Ale w każdym razie zapraszam serdecznie. Jak ktoś chce zobaczyć, jak sobie daje radę w innych gierkach, będą tutaj odnośniki na zakończeniu. Zapraszam serdecznie. Tak samo jak to wcześniej cały czas i w innych rzeczach powtarzam. Proszę o jakiekolwiek komentarze. Negatywne, pozytywne. Wiadomo, że pozytywne lepiej, ale każde. Ważne, żebyście mówili. Lepiej, żebyście mówili, niż żebyście milczeli. Dziękuję bardzo.